Środa, 5 sierpnia, 6:05. To są kontaże giełdowe BossFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. Kurs S&P 500 znajduje się w rejonie 2085 punktów i 90 setnych i wypada mniej więcej po środku lokalnej konsolidacji, jaką moglibyśmy tutaj nakreślić, pomiędzy 2079 a tutaj górnym ograniczeniem sprzed kilku godzin 2095. A 2079-2095 to zakres, z którego wybicie tak naprawdę albo wzmocni bieżący sygnał sprzedaży widoczny na średnich z 55 i tutaj 22 godzin w układzie H1, albo ten sygnał zaneguję. Zatem wybicie się z tej konsolidacji powinno przynieść już taką trwalszą zmianę, że albo gracze decydują się na to, co ostatnio, czyli na dominowanie co jakiś czas podaży, ale ta podaż po przełamaniu 2079 powinna być na tyle ważna, istotna i powinna się nawarstwiać w karnecie, że ruch w stronę 2056 punktów będzie taką konsekwencją, tak, braku obrony tutaj tych dolnych ograniczeń. Natomiast sygnał sprzedaży, jaki istniał, on utracił impet. Widać, że na linii CCI, tutaj mamy linię sygnalną wskaźnika CCI, widać, że ta linia zaczyna nam tutaj kreślić jakiś ruch w stronę pozytywnej dywergencji, ale do niej potrzeba jeszcze właśnie zejścia kursu poniżej 2079. Więc jeżeli kurs spadłby na przykład 2076 i dotarł do 79, to nadal będziemy uznawali, że to jest na tyle ryzykowne zagranie, że z tego powinna pojawić się dynamiczna przecena, bo tam powstanie nam trigger po przełamaniu 2079 do tego, żeby dalej silniej zniżkować. Ale jeżeli powstanie na CCI dywergencja, kurs wyjdzie ponownie ponad 2079, to wówczas będzie zapalnik według konstrukcji takiej geometrii 2B, to po pierwsze, a po drugie według uruchomienia pozytywnej dywergencji na CCI, która powinna w moim przekonaniu się znaleźć. I taki splot dałby spory impuls do tego, aby średnio z 55 okresów odwrócić w górę, kurs wystrzeliłby nam na 2107, 2110. Na ten moment jest układ podażowy i innej tutaj roszady bym nie uznawał i dopiero czekał. Być może na takie klarowne wybicie ponad 2095-96, co już samo w sobie będzie takim impulsem, załóżmy, przełamania, wybicia ostatnich maksimów, tych zaporowych. I to także miałoby swoją ideę, jeśli linia CCI równocześnie z podbijaniem kursu wyjdzie ponad 100 punktów, a jej lekkie zawracanie z nad dodatnich 100 punktów czy opadanie już nie będzie wpływać na kurs i nie zobaczymy słabości, tylko dalszą fazę umacniania. Wtedy wyraźnie nam się rynek przekształci z takiego ruchu pullback w stronę nowego impulsu wzrostowego. Zwłaszcza, że tutaj końcem lipca mieliśmy wypunktowane wsparcie 2056, które klasycznie często jest punktowane wielokrotnie. Natomiast tym razem może się okazać, że tutaj klasyka nie jest potrzebna i ruchem takim contango, czyli takim ruchem od razu jakby z marszu, możemy liczyć na wybicie na północ. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa. Tutaj kolejna nowojorska średnia, odczytywana w układzie H1, jest relatywnie nieco słabsza od S&P 500. Jest tutaj bliżej do ostatniego wsparcia, jakie zostało w lipcu osiągnięte, a to wsparcie to 17330, więc przełamanie lokalnego 17408, tak jak w przypadku S&P 500 2079, tam gdzie omawialiśmy ten trigger. Czyli tutaj w tym miejscu takim spustowym powinna pojawić się blokada, powinno pojawić się sporo podaży, jeżeli ten poziom zostanie przełamany w dół, a kurs nie będzie potrafił przejść tego poziomu w górę. I wówczas zanegowanie jakichś pozytywnych oczekiwań według CCI, który na ten moment zachowuje się już ciekawie i na Dow Jonesie na przykład już mieliśmy dzisiaj o poranku taką właśnie lekką dywergencję, że CCI miało wcześniej dołek zbieżnie do kursu, ale teraz lokalne otwarcie niżej od poprzedniego minimum nie zostało potwierdzone na linii sygnalnej CCI, więc
Ruch w stronę 17,5,6,7 jest dosyć prawdopodobny, ale dopiero przebicie tej bariery, przebicie tutaj lokalnych maksimów przy górnym ograniczeniu konsoli 17,5,5,2 powinno najbardziej tutaj performować ten rynek w górę. I scenariusz bazowy, ten sam co dla S&P 500, jest układ negatywny, ale w kontekście osiągniętego lipcowego tutaj wsparcia można by było twierdzić, że aktywacja pozytywnej dywergencji wyprowadzi nas na nowe maksima powyżej 17,722. Zobaczmy teraz DAX-a przed otwarciem w układzie H1. Mieliśmy tutaj zakończenie wczorajszych wymian przy 11,475, czyli tutaj DAX jest mocny. DAX jest mocny, co już zauważyliśmy pod koniec tamtego tygodnia. I tutaj takie naturalne zagranie w stronę 11,543 nie będzie niczym niezwykłym, tak? Potwierdzimy po prostu ważny poziom, ważny trigger, którego dopiero przekraczanie w górę umacniałoby po pierwsze sygnał kupna na 22,55 średnich ważonych kroczących, ale umocniłoby to na tyle wyraźnie tendencję, że już nie mówilibyśmy o niej jako o tendencji takiej wstępującej, tak? Bo przełamanie ważnego oporu to jest dosyć duże wydarzenie na wykresie. Jest to spory ruch, który inicjuje kapitał. Nie zapominajmy o tym i przełamanie pewnej blokady pokazuje, że nawet później słabsze cofnięcia w stronę 11,261 już nie są groźne, tak? Bo startujemy z wyższej półki. Mamy szerszy amortyzator tutaj punktowy, większą odległość, tak? Od pewnych ekstremalnych poziomów do silnych wsparć, bo 11,261 to w układzie H1 jest silne wsparcie, a wcześniej nie mogło być pokonane. Jeśli ten pesymizm był tutaj widoczny, to było to prawidłowa wartość, ale przebicie się pod koniec lipca ponad ten poziom i jego wypunktowanie jako trigger dało potwierdzenie i siłę dla DAX-a. I teraz mamy fazę umacniania linii ACC i niechętnie tutaj poniżej minus 100 teraz powinna wykraczać. Widać, że zawracanie spod zera punktów już daje taki stosowny impuls do wzrostów, czyli tutaj ten rynek teraz powinien charakteryzować się taką małą wahliwością i wyjątkowo silną tą tendencją w górę, tak? Na jakiejś takiej być może małej zmienności, ale cały czas prowadzenie kursu w górę nieustannie. To jest bardzo męczące dla krótkich pozycji i dla graczy, którzy tutaj chcą ten rynek skalpować, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Tutaj rynek prawdopodobnie wchodzi w taki układ, który jest dobry akurat dla podążania za trendem. Natomiast przełamanie 11,261 takie podejście jak na pewno by zmieniło. Na sam koniec zerknijmy na FW20, gdzie kurs znajduje się ponad 2201 punktów. To jest główna linia pivot point tygodniowa, bardzo ważna, ponad którą zajęliśmy pozycję wzrostową w analizie technicznej, poranej analizie technicznej, czysto hipotetycznie pokazując, że model pivotów teraz odwrócił się na wzrosty, ale zachowanie 2211 już daje tą wyższą półkę wsparcia, gdzie także przebiega średnia z 55 okresów, aby tam złapać impuls przy jakimś ekstremum, pokazać, że podaż się pomyliła i cofnąć kurs dla podaży, oczywiście cofnąć w stronę 2236, czyli dla popytu bardzo pozytywne podejście do 2236 może skutkować przełamanie tego oporu, nawet tak powinno się oczekiwać, gdyż średnie pokazują sygnał kupna i są ważne zachowane wsparcia. Także ruch w stronę 2256 na wyższe poziomy jest teraz takim targetem minimum, że tam powinno rzeczywiście kwotowanie FW20 dotrzeć. Natomiast przełamanie 2211 i wybicie poniżej 2201 to negatywny scenariusz, którego na ten moment się nie oczekuje, ale negatywny i powinien on mieć miejsce, kiedy 2236 zostaje zachowany jako opór. Dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Michał Pietrzyca.